Dzień dobry, dziś z Delfinka, naszej takiej dumy, którą mamy w Strzegowie, z której bardzo się cieszymy, w tej chwili zamknięta. Wiem, że część ze stałych uczestników pływania czy też saunowania troszeczkę zdenerwowani, ale proszę wybaczyć, miesiąc przerwy, przede wszystkim wszystkie naprawy gwarancyjne, gwarancje na wszystkie wykonania, tutaj mamy 5 lat, więc wszystko, jakie ustareczki zauważyliśmy, są teraz niwelowane, oczywiście bez kosztów gminy, bo wszystko jest wykonywane na koszt głównego wykonawcy, ale też pomyśleliśmy sobie o tym, żeby uatrakcyjnić jeszcze bardziej naszego delfinka i w tym czasie oczywiście wszystkie czynności spuszczenia wody, wymycia dniecek, dezynfekcji odbyły się, ale także założyliśmy 2 bicze wodne, które będą włączane tutaj na czwartym torze od strony okien. Będzie można sobie pomasować wszystkie mięśnie pleców, ale też jak ktoś będzie chciał, żeby masować brzuch, to stanie przodem i będzie sobie masował mięśnie brzucha. Będą także masaże, są takie dwie różne wysokości, będą włączane na prośbę u ratownika i na dodatek wieczorem, kiedy już będzie mrok, ratownicy będą wyłączać główne światła, a włączać oświetlenie basenowe, bo uruchomiliśmy 5 lamp w basenie, w bocznej ścianie drugiej, tak żeby uatrakcyjnić na żabek, bo jest chwalony za to, że jest elegancki, zadbany, a przede wszystkim muszę Państwu podziękować za wielką kulturę taką higieniczną, a szczególnie saunowiczą, bo teraz mam przyjemność odwiedzać czasami różne sauny, kiedy nasze są zamknięte. Przeraża mnie właśnie taka nieelegancja, brak wyczucia, brak ręczników, brak różnych historii. U nas jest to naprawdę w wysokim poziomie i tak trzymać, a to zasługa zarówno obsługi delfinka, ale także samych uczestników sauny. Także bardzo serdecznie dziękuję. 1 sierpnia otwieramy. Zapraszamy ponownie na delfinka.